mordy, ja jestem Demonika. W tym odcinku pokażę wam, jak odblokować wszystkie ukryte jednostki w Totally Accurate Battle Simulator. Lecimy z odcinkiem. A więc pierwsza jednostka ukryta znajduje się na mapie Medieval 1. Działa to w ten sposób, że wchodzicie na sandboxa, wybieracie Medieval 1, no i musicie popatrzeć przez chwilę na siekierę, która będzie wbita dokładnie w ten pieniek tutaj, o. Dokładnie tam. Ja już ją zebrałem, więc wam nie pokażę, ale resztę jeszcze nie mam zebranych, więc na odcinku wszystko będzie. Lecimy do dwójki. Dokładnie w tej wieży tutaj po prawej na dole trzeba do niej wlecieć, do środka. I spojrzeć tutaj na dół. I bum, odblokowaliśmy Maze Spinner. Okej, następna ukryta jednostka znajduje się na mapie Ancient 1. I jest to dokładnie, wiem, nie umiem czytać po angielsku. I znajduje się dokładnie tutaj na tej wieży. Jest to bardzo spoko jednostka, bo to Artemis. Ona jest dosyć OP i dużo kosztuje, ale fajnie umieć. Więc warto ją odblokować i tak to Artemis, no i git, lecimy do następnej. Okej, następna ukryta jednostka jest bardzo dobrze ukryta na mapie Dynasty, ponieważ trzeba wlecieć w tą dziurę na środku i tutaj będzie wbity miecz, dokładnie. Sam jestem ciekawy, co to jest właściwie, bo nie wiem. Wow, gigant samuraj, no nieźle, nieźle. Lecimy dalej. Następna ukryta jednostka znajduje się na mapie Ancient Sandbox i trzeba polecieć dokładnie... O Jezu, jestem wolny. Tutaj na dole, już to zgubiłem z oczu, a jest okej. Tu jest taka chateczka malutka i patrzcie, taki zupełnie niepozorny wachlarzek, trzeba na niego popatrzeć i to jest dokładnie ukryta jednostka. Szczerze, to są tak poukrywane rzeczy, że równie dobrze ten dzbanek przede mną. To sobie ten dzbanek by mógł być ukrytą jednostką, nie? Wszystko, Jezu Chryste, dobrze, że macie ten film i mnie, że ja wam pokażę, gdzie one są, bo byście ich nie poznajdywali, proste. Okej, okay, następna, jedna już z ostatnich ukrytych jednostek znajduje się na mapie Tribal 1, jeśli się nie mylę. No na pewno na Tribalu jakimś. Trzeba polecieć... Dokładnie tu, z tej strony i tutaj na pieńku jest, no takie w sumie nie wiadomo co to. Ale to jest cheerleaderka, czyli bardzo przydatna jednostka, fajnie umieć. Dokładnie. Ona działa tak, że przyspiesza jakby inne jednostki, to jest spoko, spoko opcja. Okej, okay, ponownie na Medievalu 1 jest następna ukryta jednostka. I zgadnijcie, gdzie ona jest, nie? To jest po prostu hit. Czy coś wam tutaj nie pasuje? Coś tu jest nienaturalnego? Czy coś tutaj może być ukrytą jednostką? Wiecie, co jest ukrytą jednostką? To drzewo! O, dobra, tak, to drzewo, dokładnie. Halo, działasz? Gro? Drzewo? O, dobra, działa, spoko, nie ruszam nic. I jest to dokładnie... Tree Giant, dokładnie. No to lecimy dalej. Jak mówiłem z tą cheaterką, że to jest jedna z ostatnich, to nie, jednak jeszcze jest ich trochę przed nami, więc będzie czym grać potem. Następna ukryta jednostka znajduje się na mapie ponownie, kurde, ta trudna nazwa do przeczytania, nie wiem jak to się czyta, proszę poprawcie mnie w komentarzach. Ancient 2, czytam jak się pisze, spoko. I ta jednostka znajduje się, kurczę, patrzcie ile tutaj można poukrywać jednostek, pewnie jest tutaj coś jeszcze, ale to potem. I wchodzimy dokładnie tu. Po prawej stronie, po tej niebieskiej, mamy tu znacznik firmy i tak, tutaj jest miecz, który nam odblokowuje, uwaga, uwaga, The Teacher, nauczyciela nam odblokowuje, nice. Ponownie na mapie Dynasty jest kolejny wbity w ścianę miecz, nie wiadomo w ogóle skąd on się tam wziął. Jest on gdzieś tutaj powinien być, o, znalazłem, patrzcie, ale jestem dobry. Mamy go. Pięknie, ślicznie, fajnie, dzięki. No i... O, i właśnie odblokowaliśmy Szoguna. Ale jeszcze sporo tych jednostek nam zostało. Naprawdę będzie czym grać. Następna ukryta jednostka znajduje się na mapie Farmer 1. To będzie trochę szybsze. Jest to smok dokładnie pod tym krzakiem. No i pięknie, ślicznie. A, nie, 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 nie. To nie jest zwykły smok jeszcze. Zwykły smok jest w tym... W Dynastii, a tutaj mamy smoka w taczkach. Polecam serdecznie, fajnie, fajnie, dzięki.
Myślę, że wielu z was na to właśnie czekało, na to wydarzenie, bo teraz odblokowujemy lodowego giganta, jedną z najbardziej OP jednostek. Jest on tutaj ukryty na mapie Viking. Tak sobie śpi, o, leży między drzewami, trudno byłoby go naprawdę znaleźć. Gdyby tylko... gdybyście nie widzieli tego filmu, nie? Lecimy dalej. Znowu lądujemy na Medievalu jedynce i teraz musimy... Tutaj znaleźć, o, tą beczkę z dziurą. A w środku mamy jakiegoś błazna. Polecam serdecznie. Fajna sprawa, fajna sprawa. I odblokowujemy właśnie Jestera. Wow, my English is perfect, nie? No to jak był Medieval 1, to teraz mamy Medievala 2. I jest tutaj coś nawet rzucającego się w oczy, bo to jest gościu wbity na pal. Ciekawa sprawa. I właśnie go bierzemy i mamy Vlada. Polecam serdecznie, ale w ogóle ładna mapa, nie? Fajna, fajna. Lecimy dalej. Dzisiaj jesteśmy na Wikingu i ukryta jednostka znajduje się w klatce. Tylko jeszcze muszę na szybko obczaić, czy w tej obok. Nie, w tej klatce po lewej. Sorry, ale no nie jestem jeszcze jakiś taki, wiecie, ogarnięty w tych YouTubach i nie chcę mi się robić cięcia. Więc tak, dokładnie tutaj jest. Taka czapeczka w sumie to... Kto by to znalazł? Bez kitu, kto to znalazł? No i mamy kolejną jednostkę. Fajnie. Następna jednostka znajduje się na mapie renesansu i tego byście nigdy nie znaleźli. Jakby... Trzeba trochę do góry polecieć, nie? I macie tutaj balonik. Piękny, śliczny. I to jest cała ta ukryta jednostka. No nieźle. Że ktoś wpadł w ogóle, żeby to tutaj umieścić. Ponownie lądujemy na mapie dynastii i z tym może być delikatny problem, bo ciężko będzie to tutaj jakoś znaleźć. O! O, widzicie, nawet było łatwo. Ciekawy jestem, gdzie to jakby... Jak my mieliśmy to... Znaleźć, to dół było widać tutaj gdzieś? No nie wiem. Okej, teraz będzie trochę ciężej i odblokowujemy naprawdę ciekawą jednostkę. Bo powinniśmy się udać, o, dokładnie tam. I tutaj powinno leżeć dokładnie czaszka raptora. I cyk, tak, mamy raptora, bardzo fajnie, cieszę się. Okej, tą ukrytą jednostkę jest naprawdę ciężko znaleźć, bo jest to bardzo duża mapa. To jest ponownie ta sama mapa, czyli Tribal Sandbox. A mianowicie trzeba lecieć... Tutaj w stronę tego czegoś, no tego dużego czegoś, o tu. I tutaj skręcamy w lewo przy tym drzewie i mamy jaskinię z ogniskiem. A tu mamy czaszkę. W sumie to dwie czaszki. Jest to kolejna jednostka, czyli... Raptor Raider. No naprawdę ciężko było to znaleźć. Ponownie jesteśmy na mapie Wikingów, w zwykłej jedynce. I w tym momencie lecimy tutaj w stronę tego wodospadu. Idealnie na linii przydzielającej czerwonych od niebieskich. I mamy tutaj taką oto czapkę, znaczy hełm. No nie, ja na to mówię czapka. No i to jest kolejna ukryta jednostka, proste, nie? Okej, następna ukryta jednostka znajduje się na mapie piratów, tutaj gdzie są te dwa statki. I tutaj mamy taki stół niby niepozorny, ale jak popatrzymy na to w sumie nie wiadomo co, to okaże się, że to jest kolejna ukryta jednostka. I mamy bomb on esta stick. O, bombę na patyku, polecam, fajnie, ciekawie. A na tej samej mapie jednakże po drugiej stronie mamy armatę, która jest wycelowana w tą piękną chmurę, a kiedy na nią popatrzymy, okaże się, że to jest kolejna ukryta jednostka, a mianowicie bomb kanon z piratem, który na niej siedzi. Nice! O lewej stronie statku, czy to prawa burta, czy lewa burta, nie wiem, nie znam się, mamy pod wodą taką niby jaskinię, nie, że jeszcze jakby ktoś tu se pływał jakoś tak, wiesz, tą kamerą, to żebyś nie strzaił, że coś tu jest. A ty tu wchodzisz, zaglądasz do środka i myk, masz takie oto coś fajne, ciekawe. I jest to oczywiście kolejna ukryta jednostka, a mianowicie clams. Polecam serdecznie. No faktycznie dużo tych ukrytych jednostek na tej mapie, ponieważ jest kolejna za wodospadem. Za wodospadem jest przejście, a ukryta jednostka to dokładnie to nie wiadomo co w sumie. No kotwica, takie dwie kotwice, wiecie o co chodzi. Ale ogólnie ciekawa sprawa,
że jest takie ukrycie. Ciekawe, czy tutaj by szło postawić jednostki, chociaż większego sensu to nie ma, bo by sobie powypadały. Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. To są wszystkie ukryte jednostki, jakie do tej pory udało mi się znaleźć. Siema, byku, co ty tu robisz? Mniejsza o to. Mam nadzieję, że zostawicie chociaż tego lajka dla zachęty, żeby mi się chciało robić dalej takie poradniki i w ogóle i te sprawy. I mam jedno pytanie. W tym momencie wyskakuje wam ankieta. Czy chcecie zobaczyć na moim kanale serię z Tapsa, bo myślę, że Flotar ostatnio trochę zaniedbuje tego Tapsa, a my byśmy mogli zrobić tutaj coś naprawdę ciekawego. Dajcie znać w komentarzach, a na razie... O Jezu. O, wow. Ale mnie zabawa. A, wow. A. A na razie, nara!